Milovaní bratia a sestry v Pánu Ježišovi Kristovi. Pani bratia i sestry v Pánu Jezusie Chrystusie. Veľmi sa radujem, že môžem vidieť známe i menej známe tváre. Cieszę się, że mogę widzieć znajome i mniej znajome twarze. Ale chcem vám povedať, že Pán Ježiš všetkých vás veľmi dobre pozná. Ale chciałbym vám povedať, že Pán Jezus všetkých vás bardzo dobrze zná. A ja sa veľmi radujem, že ste prišli pod zvuk Božieho slova. Cieszę się, že prišliśmy pod slovo Bože. A verím tomu, že s túžiacím srdcom sme sem. I vieš, že prišli ste tutaj s pragnúcim srdcem. Je veľmi potrebné, aby sme prišli s otvoreným srdcom. Ponieważ bardzo potrzebne jest, żebyśmy przychodząc mieli otwarte serca. Viete, niekedy pripomínam tak poslucháčov ako takú nádobu. Viete, časami po prostu przyrównuje či sucháči ako do načinia, ktorá má víčko. Które ma taką zakrętkę. A niekiedy tak przychadzają posłuchacze pod zvuk Bożego Słowa, że co sa im lubi, to są otworeni, a co nie lubi, sa im tak... A czasami w ten sposób słuchacze podchodzą pod Boże Słowo, że co im się podoba, na to się otworzą, a co nie, na to się zamkną. Ale... Pan Jezus chce, abyśmy się pozreli do zrkadła. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy popatrzyli w to zwierciadło. Do zrkadła Bożego Słowa. Zwierciadło Słowa Bożego. Abyśmy uwidzieli swoją twarz. Żebyśmy zobaczyli swoje oblicze. A nie len, abyśmy byli ty zabudliwi posłuchacze, którzy pozrą swoją twarz a zabudną. I nie tylko, żebyśmy byli tymi słuchaczami, którzy po prostu przyjdą, popatrzą, zapomną. Ale buďme tí poslucháči, ktorí preto sme prišli, že chceme činiť. Ale bądźmy takými słuchaczami, že vlastne v tým celu prišli sme, že chceme vykonývať. Ja sa vás chcem opýtať, preto ste dnes večer prišli, že chcete konať, i chce naplňať Božie vás slovo. Dzisiaj zapýtať, či vlastne v tým celu prišli ste, žeby vykonývať, vypełniať Bože slovo? Pán Boh vidí naše srdcia. Pán Jezus vidí do našich serc. A on vidí, ako veľmi túžime naplňať jeho slovo. I vidí, jak bardzo pragniemy vypełniať jeho slovo. Pán Ježiš hovorí, že ten ma miluje. I Pán Jezus mówi, to ten kocha mnie. Kto moje slovo nielen počúva. Ktorý moje slovo nie tylko slúcha, ale i zachovuje je. Či vykonuje. A preto je dobre, že prichádzame pod zvuk Božieho slova. Dlatego dobre je, kedy prichodzíme pod Bože slovo. Ja by som hneď poprosil milého brata, aby prečítal texty, ktoré sme pre dnešný večer dostali od Pána. Prečítajme... Zaraz na początek Słowo Boże z Dziejów Apostolskich 18 rozdziału. Przeczytajmy od pierwszego wersetu po werset czwarty. Dzieje Apostolskie 18 rozdział od początku, 4 wersety. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżyli się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kolejny tekst to jest z tego samego rozdziału Dziejów Apostolskich od 24 wersetu po 26. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apolos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. A jeszcze jedno miejsce przeczytajmy z listu do Rzymian, 16 rozdziału. Rzymian 16 rozdział, 3 i 4 werset. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi nawet nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Dziękuję za przeczytane słowo. Dziękuję za przeczytane słowo. A
Verím, že pre mnohých z vás títo manželia Akvila a Priscila sú málo známi. Wierzę, że dla wielu z nas to małżeństwo Akwila i Priscila, właściwie tak niewiele o nich wiemy. A verím, že sa dnes večer trošku viac o nich dozvie. I wierzę, że dzisiaj wieczorem coś więcej po prostu dowiemy się o nich. Celý tento týždeň sa nesie v tom duchu, v duchu svetom, keď nás Duch Svätý vyučuje v tom. A więc przez cały ten tydzień możemy dostrzegać jeden temat, że kiedy Duch Święty naucza nas, ako zakladać rodzinę, w jaki sposób założyć rodzinę, ako postawić na Pana Jezusa swój żywot, w jaki sposób wybudować na Panu Jezusie swoje życie, ako na Pana Jezusa zbudować to małżeństwo, w jaki sposób właśnie to małżeństwo zbudować na Panu Jezusie, a ako zotrwać w Panu i jak wytrwać w Panu. Te prednášky, które są cały tydzień są na tomto mieście. Właśnie te wykłady, które przez cały tydzień tutaj na tym miejscu są, dotykają za tej to základnej bunki wstiahu dwóch ludzi. A więc mają do czynienia z tą podstawową komórką relacji między dwoma osobami. A preto mi nie macie za złe, że nie wzdialuję się velmi od tego tematu. Dlatego po prostu nie miejcie mi za złe, że nie odchodzę za bardzo od tego tematu. Lebo chcę, aby aj mladí, którzy cez dzień poczuwają te prednášky. Ponieważ chcę, żeby tak samo i młodzież, która w dzień słucha tych wykładów, aby mala i tieto večery ďalšie také povzbudenie. Żeby i wieczorem po prostu kontynuowało się takie pobudzanie. Abyśmy wszyscy mali z toho požehnania užitok. I żeby dla nas wszystkich było błogosławieństwo i pożytek. A tak mam vo svojom srdci, aby som vám predstavil túto mladú rodinu. Dlatego w swoim sercu mam, żebym po prostu powiedział coś o tej młodej rodzinie. Wiemy o niej tylko o Priscile a Akwile. O Priscili i Akwili wiemy tylko tyle, że żyli dovtedy w Rzymie. Że dotychczas mieszkali w Rzymie. Ale potem przyszło prenasledowanie chrześcijanów w Rzymie. A zatem przychodzi prześladowanie chrześcijan w Rzymie. A oni byli wygnani, posłani precz z Rzymu. Oni byli wygnani z Rzymu i wysłani precz jako chrześcijanie. A tak przyszli do Koryntu. A więc przychodzą do Koryntu. A tam się usadzili. I tam po prostu zamieszkali. A zaczęli podnikać. I zaczęli pracować. A zaczęli wyrabiać stany. I produkować namioty. Aby mogli uživić svoju rodinu. Żeby mogli wyżywić swoją rodzinę. A otworzyli swój dom pre służobników Ewangelia. Ale tak samo otworzyli swój dom dla sług Ewangelii. Najmniej o dwóch ludzi wiemy, że sa zaujali. Co najmniej o dwóch ludziach my po prostu wiemy, że oni zainteresowali się nimi. Priscila a Akwila otworzyli swój dom pre Żyda zwanego z Aleksandrii Apola. A więc Priscila i Akwila otworzyli swój dom dla Żyda z Aleksandrii, który nazywał się Apolos. A dwukładniejsze mu wyswetlili cestu Panu. I właściwie tak bardziej przybliżyli mu, wyjaśnili drogę Pana. My nie wiemy, że kolko czasu strawił Apolos z nimi. Nie wiemy, jak długo Apolos był z nimi. Ale oni mali otworene swoje serce. Ale ich serce było otwarte. Pre Ewangelium. Dla Ewangelii. Pre Pana Jezusa. Dla Pana Jezusa. Pre tych, którzy niesli Ewangelię. Dla tych, którzy przynosili Ewangelię. A tak isto otworzyli swój dom pre Pawła apostoła. A więc tak samo w ten sam sposób otworzyli swój dom dla apostoła Pawła. A Paweł apostoł, pretože mal podobne remeslo. I apostoł Paweł, dlatego że zajmował się praktycznie tym samym remeslom jako Akwila. Miał tę samą pracę, ten sam zawód jak Akwila, że szył stany, produkował namioty. Tak pomagał im zarabiać na tu domacność. A więc pomagał im po prostu zarabiać na ten dom. Ale w sobotu iściel do synagogi, aby presvedčal Żydów, że Jezus Chrystus jest tym Panem, ale w sobotę, czyli w sabat, poszedł do synagogi i jakby żeby przekonywać Żydów, że Pan Jezus Chrystus jest tym obiecanym Mesjaszem. Jaka pożegnana rodzina. Jaka błogosławiona rodzina. A ja się chcę opytać. I ja chcę dzisiaj zadać ci pytanie. Aj twoja rodzina, aj twój dom jest tak to otworzony mi pre Ewangelii? Czy tak samo twoja rodzina i twój dom jest otwarty dla Ewangelii? Czy aj ty si powiedział Panu, Panie, mój dom,
Aj wszystko, co mam, chcę, aby służyło Czy tebe. Ty tak samo powiedziałeś do Pana: Panie, mój dom i wszystko to, co posiadam, chcę, żeby służyło Tobie. Ja som mladým rozprával, akým zázračným spôsobom Pán Boh mi pomáhal v stavbe mojho rodinného domu v Banskej Bystrici. Ja už o tym mówiłem w wykładach dla młodzieży, jak bardzo cudownym sposobem Pán Bóg pomagał mi budować mój dom w Banskej Bystrici. A keď som videl, že ma skutočne Pán neopustil. I kiedy widziałem, że rzeczywiście Pán Bóg nie opuścił mnie. A prežíval som zázrak na zázrak. I przeżywałem cud za cudem. A mohol som dokončiť tento môj dom. I mogłem wykończyć ten dom. Tak sme s manželkou postavili sa do dverí. To vtedy s ženou po prostu stanęliśmy v drzwiach a povedali sme: Pane. I povedaliśmy: Pane, tento dom, ten dom chceme, aby slúžil tebe. Chceme, żeby on slúžil tobie. Keď si nás tak veľmi požehnal. Kiedy tak bardzo pobłogosławiłeś nás. Vy, ktorí neviete, mal som asi 100 dolarów, kiedy sam zapuścił do stawu. Wy, którzy jeszcze nie jesteście w temacie zorientowani, a nie słyszeliście tego, to miałem mniej więcej 100 dolarów, kiedy zacząłem budować. A Pan mi powiedział: Budem z tobą, nie opuści mnie. A Pan powiedział do mnie: Ja będę z tobą, ja nie opuszczę cię. To jest gruba około tych 300 terajszych waszych złotych. To jest coś koło tych 300 złotych dzisiejszych. Kiedy sam zapuścił do stawu. To w ten czas, kiedy zacząłem budować. A skutecznie Pan Bóg mi napełnił swoje zasłużenie. Rzeczywiście Pan Bóg spełnił swoje obietnice. Nie możemy wam teraz o tym podrobnie mówić. Nie mogę mówić do was o tym tak bardzo szczegółowo. A nasze serca były napełnione wdzięcznością a chwałą oczy Pana. Ale nasze serca były pełne chwały i wdzięczności do Pana. A takśmy powiedali: Panie. I powiedzieliśmy: Panie, otwieramy ci nasz dom. Otwieramy tobie nasz dom. Ty si nas tak pożegnał. Tak bardzo pobłogosławiłeś nas. A my otwieramy swój dom. A my teraz otwieramy swój dom dla ciebie. Nigdzie sme si nevylepili žiadnu reklamu. Nigdzie nie stała żadna reklama. Nigdzie sme si nigdzie sme o tom nerozprávali ľuďom. Nie powiedzieliśmy o tym ludziom. Ale od tej chwili. Ale od tego momentu. Jak sme toto vyriekli pred Pánom. Kiedy wyznaliśmy to, powiedzieliśmy to przed Panem. Ľudia začali tlačiť zvonec nášho domu. To dzwonek naszego domu po prostu ciągle dzwonił. A prichádzali ľudia. I ludzie przychodzili. A potrebovali duchovnú pomoc. Ci, którzy potrzebowali pomoc duchową. A my sme sa s nimi modlili. I my modliliśmy się razem z nimi. A venovaliśmy swój czas. I poświęcaliśmy im swój czas. A było tak, że si podawali kluczki ludzie. I po prostu było tak, że ludzie dali sobie, podawali sobie klamkę. Jeden odkazał, drugi przychodził. Właściwie to jeden odchodził, drugi przychodził. A modliliśmy się z nimi. I modliliśmy się razem z nimi. A poczuwaliśmy ich problemy. I słuchaliśmy, co mają do powiedzenia, ich problemy. A przynaszaliśmy wspólnie te problemy przed Pana. I razem przynosiliśmy te problemy przed Pana. Nikt to z ludzi nie poczuł, co my ślubili Panu. Nikt z ludzi nie słyszał naszej obietnicy do Boga. Ale Pan to poczuł. Ale Pan Bóg słyszał. A on to zabrał ważnie. I po prostu potraktował to na serio. A wiecie, podczas komunizmu to było? I było to jeszcze, miało miejsce w czasach komunizmu. A ty tajna policja to veľmi rýchlo spozorował. I ta policja państwowa po prostu bardzo szybko zorientowała się w temacie. A všimli si, že veľa mladých ľudí prichádza do nášho domu. Zauważyli, že jakoś dziwnie wiele młodych ludzi przychodzi do naszego domu. A tak išli aj oni. A więc przyszli oni. A jako išli od autobusu. A kiedy przyszli, po prostu szli od autobusu. Tak sa tí mladí spýtali toho zvláštneho pána, že kde on ide. To młodzi zapytali tego dziwnego pána, že dokąd zmierza. A on mówi: idzie k tomuto prvému domu. A on mówi: idę do tego pierwszego domu. A oni mówią: aj my tam idziemy. I on mówi, oni mówią: my tak samo tam idziemy. A on sa zlako. I on po prostu wystraszył się. Lebo wiedział, że jest odhalen. Po prostu, ponieważ wiedział, że jest odkryty. A tak to nas śledowała tajna policja. I tak śledziła nas ta policja państwowa. Lebo veľmi sa im nepáčilo, že Pán Ježiš je oslavovaný. Ponieważ bardzo nie podobało im się, że tam wywyższany jest Pan Jezus. A tak jedného nedelného večera
keď sme sa chystali mať znovu také veľké mládežnícke zhromaždenie pevnego niedzielnego wieczoru, kiedy znowu przygotowywaliśmy się na takie większe spotkanie młodzieżowe w naszym domu. Mladý jeden po druhom hovoria, vieš čo, bratčanko, dnes večer nemôžem prísť. To jakoś młodzi jeden za drugim mówią, Szanko, dzisiaj wieczorem no nie mogę przyjść. Ani my nie możemy. A inni mówią, nawet my nie możemy dzisiaj. Ja som sa tak díval, čo sa to dzieje? I patrzyłem, co się to dzieje. A naraz zistiliśmy, że nikt ten wieczór k nam nie przyszedł. I nagle stwierdziliśmy, że nie było żadnej osoby, która przyszłaby na to spotkanie dzisiaj wieczorem. A to się jeszcze nigdy nie stało. I nigdy jeszcze to się nie wydarzyło. A tak pozeraliśmy się jeden na drugiego z manżelką. A więc patrzyliśmy razem na przemian na siebie z żoną. A mówię manżelce, iście Pan Bóg tak chciał, abyśmy si teraz odpoczynuli. I mówię do żony, na pewno Pan Bóg tak chciał, żebyśmy po prostu wypoczęli sobie. A zaczął wyzliekać. A więc po prostu zdejmowałem garnitur. Niechciacą robił striptease. I właściwie niechcący robiłem, jak to się mówi, striptease. Jeden wyraz. A przedstawcie si, nie wiedział som, że ma kamerują. I wyobraźcie, nie wiedziałem, że po prostu kamerują mnie, filmują. Na strechy, a czekali nas wszystkich. Że już są na dachu i czekają na nas wszystkich. Ale widzieli len to moje ubohe ciało. I widzą tylko moje ciało, takie biedne. A potem sme zhasili svetlo. A więc zgasiliśmy lampy. No a ich to veľmi nazlostilo. I bardzo po prostu byli źli na to. Lebo oni czekali, że budu mať kvalitnejší materiál. Ponieważ czekali, że po prostu ten materiał będzie bardziej jakościowy. Ale sa im to nie zdalo. Nie udało im się. Ja nie som žiaden Schwarzenegger. Nie jestem żadnym Schwarzeneggerem. A tak začali dupotať na streche. A więc zaczęli po prostu nogami bić o dach. A beżali dole. I biegli na dół. A preto wiem, że to byli wyćwiczeni ludzie. I dlatego wiem, że po prostu to byli wytrenowani ludzie. Lebo asi zo 4-metrowej výšky wszyscy poskákali dole. Ponieważ wszyscy z wysokości mniej więcej 4 metrów wszyscy zeskakiwali w dół bez zranienia. A moja manżelka, keď videla, že ja idem, aby som rýchlo videl, čo sa deje. I moja žona, kedy zobačila, že ja podchodzę, żeby zauważyć, co się dzieje. Ona ma chytila a hovorí, nikde ťa nepustím. I po prostu ona trzyma mnie i mówi, nikde nie pójdziesz, nie puszczę cię nigdy. Zabiju ťa. Zabiją cię. Hovorí, nechaj ma. Ja mówię, zostaw mnie. Ja musím vidieť, čo muszę zobaczyć, co się dzieje. A tak som vybehol von. A więc wybiegłem na zewnątrz. A kým som došiel von. A kiedy wyszedłem. Videl som, ako vo filmoch sa na autach dvere naraz, všetky dvere. I widziałem tak jak w filmach, że nagle na tych samochodach wszystkie drzwi po prostu w jednym czasie zamknęły się. A wszystko to ciągało precz. I samochody odjechały jeden za drugim. Otworzyliśmy swój dom pre Pana Jezusa. Otworzyliśmy swój dom dla Pana Jezusa. On nam pożegnał. On pobłogosławił nas. A myśmy z wdzięczności otworzyli ten dom, abyśmy mu służyli. I myśmy z takiej wdzięczności do Pana otworzyli nasz dom, żeby mu służyć. A Pan Bóg pridával zachránených. A Pan Bóg dodawał zbawionych. A w tym czasie, cez ten komunizmus. A więc w tym czasie jeszcze ciągle mówię o komunizmie. Tak wtedy około 27 nowo obrátených ludzi prišlo k Pánu Ježišovi. Wtedy koło 27 nowonarodzonych osób przyszło do Jezusa. A była to taka radość pre nas. I cieszyliśmy się tak bardzo z tego. A wiecie, to jest tak zwłaszcza, że Bóg zobere ważnie twoją modlitwę. I wiecie, to jest takie po prostu cudowne, że Pan Bóg na serio potraktuje twoją modlitwę. Jeszcze jedną rzecz by som chcę opowiadać. Jeszcze jedną rzecz, doświadczenie chciałbym wam powiedzieć. Że kiedy som prvýkrát vyšiel na ten pozemok, aby som staval dom. Že vtedy, kedy pierwszy raz stanąłem na tym gruncie, na tej działce, gdzie miałem budować dom. A už som mal vyznačené kolíkmi, že kde budem kopať záhradu. I už miałem oznakowane po prostu kijami, gdzie będę kopał gruntę. Tak som sa postavil na rohu toho domu na jednom mieste. A to stanąłem na rogu tego domu pomyślanego w jednym miejscu. A tam są zapichol rył. I tam po prostu łopatę wbił w ziemię. Położył są swoją rękę.
I tak ręce złożyłem na tej łopacie. A som povedal, Panie Ježišu. I powiedziałem, Panie Jezu. Ak ty budeš tak chcieť. Kiedy ty zechcesz. A ty mi pomôžeš. I pomożesz mi w tym. Tu postawię ten dom. Tutaj wybuduję na tym miejscu ten dom. Ale ja ťa prosím. Ale proszę ciebie. Aby si sa cez to všetko ty oslavil. Żebyś ty został uwielbiony przez to wszystko. A pamiętam si, że na tom rohu, który to był ten rok tego domu? I pamiętam dokładnie, gdzie stałem, który z rogów to był na w tym domu. Ale Pan Bóg to tak bardzo pożegnał. Ale Pan Bóg tak bardzo pobłogosławił to. I to miejsce, gdzie sam sam modlił. Nawet to miejsce, gdzie modliłem się. Że na poschodzimy mieli obywaczku. Że na piętrze mieliśmy pokój gościnny. A tam w tym rogu. I właśnie w tym rogu. Tamśmy mieli taką sedację suprawą. Tam stała taka sofa. A tam na tym miejscu w tym rogu. I właśnie na tym miejscu w tym rogu. Mnóstwo ludzi oddało Panu. Wiele Jezusowi. Ludzi oddało swoje życie Panu Jezusowi. Aleluja. Dnes w Banskiej Bystrici jest jeden z największych zborów na Słowacji. Dzisiaj w Banskiej Bystrici jest jeden z największych zborów na Słowacji. A to cała ta praca zaczęła tam w tym domu. A cała ta właściwie praca zaczęła się tam w tym domu. Dneska je to veľký zbor. Dzisiaj to jest wielki zbór. Vďaka Pánu. Dzięki Panu. Aleluja. O poschodie niżej, na parterze mal som jedną miestność. Miałem taką pomieszczenie. A pre manželku som tam pripravil krajčírsku dielňu. I przygotowałem tam dla żony takie po prostu miejsce, gdzie mogłaby wyprasować takie no krajčírka. I szyć i prasować i tak dalej. A pretože ona sa nikdy k tej práci už nedostala. I dlatego, že ona nikdy po prostu nie potrafiła to robić. Pretože vždy sme mali toľko hostí. Ponieważ zawsze mieliśmy tyle gości w domu. A potom sme išli do služby, do kazateľskej služby. A potem po prostu wyjechaliśmy, żeby usługiwać jako pastor. Misijná spoločnosť hľadala miestność. To społeczność misyjna szukała po prostu miejsca. A ja som povedal, tam je môj dom. I powiedziałem, tam jest mój dom. A znowu o poschodzie niżej, na tom rohu, w tej izbietke sa založila európska misia. I znowu tam po prostu w tym rogu, na parterze powstał zalążek misji europejskiej. Ja vám to hovorím k pozbudeniu viery. Mówię to do was, żeby pobudzić waszą wiarę. No to nie było mój wymysł. Ponieważ to nie ja wymyśliłem. To nie są moje zasługi. To po prostu nie dzięki mnie to się stało. Ale to Bóg chciał. Ale to Pan Bóg chciał. To była jego wola. To była jego wola. A on mi ukazał. I on pokazał mi. A to ważnie zobrał. Jak bardzo na serio potraktował tę moją modlitwę. Kiedy po prostu tę łopatę tam położyłem na ziemię. Mogłem po prostu zaraz zacząć kopać. Ale prwa była modlitwa. Ale najpierw była modlitwa. Modlitwa wiary. Modlitwa z wiarą. Oczekiwania na Pana. I w czekaniu na Pana. A Pan mnie opuścił. A Pan Jezus nie opuścił mnie. A kiedy som dokończył dom. A kiedy wykończyłem ten dom, już sam robił ostatnie uprawy na domu. To już takie ostatnie po prostu wykończenia robiłem na domu. Bardzo mi som bol šťastný, krásne to bolo. Bardzo byłem szczęśliwy, że mi się udało, takie piękne to było wszystko. A już ostatnie szkrapkania som robił na ścianie z bryzolitu. Po prostu ostatnie ostatnie naprawy czy fasady tam robiłem na tym domu. Tak som jak sami poplietli nohy, a chytil som sa za zábradlie. To jakoś po prostu nogi poplątały mi się i chwyciłem o o rusztowanie. Ale nie wiedział som, że to zábradlie powoliło. I nie wiedziałem, że to rusztowanie nie trzyma dobrze. A začal som padać dole z poschodia. I zacząłem spadać w dół z piętra. A začal som padać na chrbát. I zacząłem padać na grzbiet. A ten moment był tak długi, a tak wielki pre mnie. I dla mnie ten moment, kiedy padałem, to było tak długie dla mnie i tak wielkie.
Naraz som si uvedomil, že všetkému je koniec. Nagle zobaczyłem, že všetkému koniec je zbliža. Uvedomil som si v tom momente, že všade sú skaly. Uświadomiłem sobie, že všende tam na dole sú kamienie i skały. A ja keď dopadnem, to mi prerazí chrbticu. A kiedy po prostu upadnę tam w dół, to nie dam rady z druzgoczem i kręgosłup. Mnoho všeličo som si v tej chvíli uvedomil. Wiele różnych rzeczy uświadomiłem sobie właśnie w tej chwili. Ako keby sa zastavil čas na chvíli. Tak jakby przez moment zatrzymał się czas. A naraz som dopadol. I nagle spadłem. Ale bol to zvláštny pád. Ciekawy po prostu upadek. Mam taki pocit, jako keby som do dłani spadł. Miałem takie uczucie, jakby ktoś przytrzymywał mnie swoimi rękoma. Ale była to wyżka, a preto som wyrazilo mi dych. Ale była to po prostu z wysokości spadłem, dlatego nie mogłem złapać oddechu. A zacząłem som sa dusić. I zacząłem krztusić się. Wtedy som si uświadomił, że nie mam pomoc, nikdo mi nie przychodzi na pomoc. A wtedy po prostu uświadomiłem sobie, że nigdzie w pobliżu nie ma pomocy, nikt nie przyjdzie mi z pomocą. Że ja sa zadusím, po zomrę. Prostu uduszę się i umrę. A tak som mal vo svojom srdci jednu zvláštnu túžbu. A v svojom srdcu miałem takie jedno pragnienie. Keď zomrieť, tak na kolenách. Kiedy już umierać, to na kolanach. Tak som sa otočil z chrbta na brucho. A więc obróciłem się z grzbietu na odwrót. Podkrčil som si kolena. I tak kolana podsunąłem pod siebie. A nie wiedziałem, że som si potlačil pľúca kolenami. A i nie wiedziałem, że w tym samym czasie po prostu przycisnąłem na płuca tymi kolanami. Začal som dýchať. I zacząłem oddychać. A wtedy som počul hlas. A wtedy słyszałem głos. Na kolanach się nie umiera. Na kolanach się nie umiera. Na kolanach się żyje. Aleluja. Bola to jeho veľká milosť. A więc to była jego wielka łaska. Ja vás chcem povzbudiť. I chcę pobudzić was. Abyście się nie bali żywota. Żebyście nie bali się życia. Abyście się nie bali tych zápasów, które w żywocie przychodzą. Żebyście nie zlękli się tych walk, które trzeba przeżyć w życiu. Abyście wolali Pana Jezusa ze sobą. Żebyście po prostu, żeby Pan Jezus był z wami. Abyście nie spoliegał na swoją mądrość. Żebyś nie polegał na swoją mądrość. Na swoje schopności. Na swoje zdolności. Na to, że ty wiesz robić maltu. Na to, że ty potrafisz po prostu zaprawę zrobić. Dom. Że ty potrafisz dom wybudować. Lebo kiedyś to najlepsze wszystko. Ponieważ chociażbyś to umiał najlepiej zrobić. Pan ci aj tak ukaże, że len jego miłość jest ta, która cię zachowa. Pan Jezus tak samo pokaże ci, że to tylko jego łaska jest ta, która potrafi zachować. Jego. I chwalę teraz jego, że mogę tu być. Że mogę być między wami. Jest to jego wielka łaska. To jest tylko jego wielka miłość. Pan Bóg hľadá také rodiny. Pán Boh šuká také rodiny. Ako bola Akvila a Priscila. Vlastne také, ako bola Akvila i Priscila. Ktorí otvoria svoj dom. Ktorí otvoria svoj dom. Ktorí otvoria svoj dom preto, aby slúžili ľuďom. Ktorí otvoria svoj dom dla služby ľuďom. Aby, a ktorí nielen dom otvoria, ale aj svoj čas venujú. I ktorí nie tylko dom po prostu otvoria, ale tak samo svoj čas poświęcą. Viete, Duch Święty zwołała cerkiew. Wiecie, Duch Święty po prostu zwołuje do siebie swój kościół. A wiecie, jaki jest ten krásny, ten základný, ta základná buňka? A czy wiecie, jaka jest ta przepiękna podstawowa komórka? Ta buňka teda cerkwi? Komórka kościoła? To jest w rodzinie. To jest właśnie rodzina. Kiedy mąż i żona miluję Pana Jezusa z całego kiedy serca. Mąż z żoną kochają z całego serca Pana Jezusa. A potem kiedy aj dzieci widają Pana. A potem tak samo później i dzieci, kiedy oddają się Panu. To jest základna komórka. To jest po prostu podstawowa komórka. Wiecie, jak wypada nasza cerkiew? Czy wiecie, jak wygląda nasz kościół? Tak wypada nasza cerkiew, jak wypadają nasze rodziny. Właśnie tak wygląda nasz kościół, w jaki sposób wyglądają nasze rodziny. Nie chcecie aby cerkiew była krajsza, lepsza, ako są nasze rodziny. Nie próbujcie zrobić, żeby kościół był lepszy i piękniejszy niż nasze rodziny. Lebo takie, jakie są nasze rodziny, taka jest aj cerkiew. Ponieważ właśnie w jaki sposób wyglądają nasze rodziny, taki jest kościół. A preto my venujemy tento czas, abyśmy wyuczowali aj mladych. I dlatego poświęcamy ten czas, żeby nauczać młodzież.
aj nás všetkých tomu. Nás všetkých tak samo. Aby sme naše rodiny zasvetili Pánu. Žebyśmy naše rodiny poświęcili Pánu. Aby sme naše vzťahy zasvetili Pánu. Żeby naše relacje poświęcić Pánu. Aby Pán Ježiš mohol panovať żeby medzi manželmi. Pán Jezus mógł być Panem między mężem i żoną. Aby mohol Pán Ježiš byť Pánom v celej rodine. Żeby Pán Jezus mógł być Panem w całej rodzinie, tak samo i z dziećmi. A to je krásne. I to jest przepiękne. Kiedy takieto odozdane rodziny budu przychodzić na bohosłużby. Kiedy takie oddane Panu rodziny przychodzą na nabożeństwa, to będziecie widzieć, jak Duch Święty tu będzie wam. To zobaczycie, jak Duch Święty będzie wionął tutaj. Jak będzie przemagać serca. Jak będzie po prostu rozbrajał serca. Ludzie będą mówić, my chcemy, a my chcemy być tacy. Ludzie będą mówili, my też chcemy być tacy. My chcemy mieć też takie pożegnane my rodziny. My też chcemy mieć takie błogosławione rodziny. My też chcemy zyskać to, co chcecie wyzyskać. My tak samo chcemy pozyskać to, co wyście zyskali. I 10 uchwyci skrzydło męża, mężczyznę, Żyda. A powiedzia mu, chodź, lebo chcemy aj my służyć. I wtedy powiedzą do niego, chodź, ponieważ i my chcemy służyć Panu. Ale oni będą musieć wiedzieć, że prečo. Ale będą musieć znać powód, dlaczego tak chcą. A to jest ten przykład. I to jest ten przykład. Abyśmy byli przykładem. Żebyśmy my byli dla nich przykładem. Lebo Pan Jezus mówi, że my jesteśmy tym miastem. Pan Jezus mówi, że to my jesteśmy tym miastem, które leży górę położonym na górze. A nie możemy się skryć. I nie możemy się ukryć. Śledują nas wszyscy. Oni po prostu patrzą na nas wszyscy. Śledują nas sąsiedzi. Patrzą na nas sąsiedzi. Śledują nas współpracownicy. Patrzą na nas nasi przyjaciele w pracy. Śledują nas spolużyjacy. Patrzą na nas koledzy w szkole. Nas sleduj. Wszędzie, wszędzie patrzą na nas. A oni mają tużbę w swoim sercu. A oni mają pragnienie w swoim sercu. Lebo aj oni chcą być tak zbudowani. Ponieważ oni tak samo chcą być tak zbudowani. Aj oni chcą być taki jako ty. Oni tak samo chcą być tacy jak ty. Lebo oni widzą Pana Jezusa w twoim życiu. Ponieważ widzą Pana Jezusa w twoim życiu. Jakie to krásne. Jak to jest przepiękne. W żywocie Akwila a Priscyli. W życiu Akwili i Priscyli. Pan Jezus był bardzo zrejny. Pan Jezus był bardzo widoczny. Mali otworeny swój dom. Ich dom był otwarty. Aby służyli Bogu. Żeby służyć Panu. A chcę się was opytać, czy wiecie, co to znaczy Akwila? I chcę zadać wam pytanie, czy wiecie, co znaczy to słowo, czy to imię Akwila i Priscyla? Akwila znaczy orła. Akwila oznacza orła. A Priscyla oznaczuje znaczy róża. A Priscyla znaczy róża. Najpierw prehovorím k vám, milé sestry. A więc najpierw zwrócę się do was, kochane siostry. Aj vy, bratia, môžete počúvať. A bratia, tak samo môžete słuchać. Ale teraz mám slovo v mene Pána Ježiša ku sestra. Ale teraz chciałbym zwrócić się w imieniu Pana Jezusa do sióstr. Milá sestra. Kochana siostro. Aký máš vzťah k hosťom? Jakim zajmujesz relacje do gości? Ako je tvoje srdce otvorené preto, aby si prijímala do svojho domu ľudí. V jaký spôsob je tvoje srdce otvárte, že by prijímať do domu ľudí? Spomínam, ako som sa modlil v jednej domácnosti a slzami som prosil, Pane. Pamätám, jak modlíme sa v jednom domu i ze úzami prosíme, Pane. Zmiluj sa nad touto rodinkou. Zmiluj sa nad tom rodinom. Požehnaj ich. Pobogosław im. A učin tú milosť. I po prostu zlej tę łaskę. Aby tento krásny koberec, čo tu majú. Żeby ten piękny dywan, który jest tutaj. Aby tento koberec hriešnici kropili svojimi slzami. Żeby ten dywan był pełny łez grzeszników. Táto sestra sa pohoršila na mojej modlitbe. A siostra zgorszyła się na moich modlitwach. Ten krásny môj koberec. Ten piękny mój dywan. To by sa mal modliť doma. V domu bym miał się tak modlić, no. A nie môj koberec. A nie tutaj u mnie, żeby mój dywan. To mi ona rozprávala. Ona mówiła mi to. Ale wiecie kiedy? Ale czy wiecie kiedy? Nie przyszli grzesznicy. Nie przyszli grzesznicy. Nie przyszli grzesznicy z wąku. Nie przyszli, nikt z zewnątrz nie przyszedł. Ale oni.
Mąż i żona. Ale oni mąż i żona. Jako grzesznicy padli na ten jako grzesznicy po prostu upadli na ten dywan. A oni byli ci, którzy kropili ten. I oni byli tymi, które łzy napawały a ten dywan. A Pan Jezus wypłacił. I po prostu Pan Jezus tak samo wysłuchał. Alleluja. A mówiła mi ta siostra, braciszanko. I ta siostra mówi do mnie, braciszanko. Kiedy się tam modlił? Wtedy, kiedy modliłeś się. Ja myślałam na innych grzeszników. Ja po prostu myślałam o innych ludziach, o innych grzesznikach. A myśmy byli ci grzesznicy, którzyśmy pierwsi kropili. A to my byliśmy tymi, którzy pierwsi skraplali ten dywan. Potem przychodzili aj ty dalsi. A potem przychodzili też inni. Sława Bogu. Chwała Panu. Pan jest wierny. Pan Jezus jest wierny. Milé sestry, kochane siostry, ako je otvorené na tvoje srdce, aby si slúžila? V jaký spôsob otvárte je tvoje srdce, žebyš usúgivala? A ja ti musím povedať, že Duch Svätý zjavuje svoju vôľu. I muszę ci powiedzieć, że Duch Święty objawia swoją wolę, że w Polsku chce dać prebudenie. Że w Polsce chce dać przebudzenie. Że mnohé srdcia sa otvoria pre Pána. Że wiele serc będą otwarte dla Pana Jezusa. Mnoho hriešnikov budu potrzebować, aby byli otworene domowi. I że wielu grzeszników będzie potrzebować właśnie takich otwartych domów. A kiedy przyjdą ci grzesznicy do waszych domów? A kiedy przyjdą ci grzesznicy do was do domu? Jesteście przygotowani otworzyć swój dom? Czy jesteście gotowi otworzyć swój dom, swoje mieszkanie? Polska potrzebuje mnogich, którzy są jako Akwila i Priscyla. Polska potrzebuje wielu takich jako Akwila i Priscyla. Którzy są schopni a ochotni otworzyć swój dom. Którzy są zdolni i chętni, żeby otworzyć swój dom. Aby mogli służyć tym, którzy sa budu rozdawać Panu Jezusowi. Żeby mogli służyć tym, którzy będą oddawali swoje życie Panu Jezusowi. A myśmy si powiedali, że Priscyla to znamená róża. A więc my mówiliśmy sobie, że Priscyla to znaczy oznacza róże. A wiecie, róża ta wonia. I wiecie, róża pachnie. To tak trzeba. Ano. U nas pachnie, smrdzi. Pachnie znaczy śmierdzi, czyli odwrotne znaczenie. No ale rozumiemy sam. Ale po prostu rozumiecie, co mam na myśli. Róża wonia. A więc róża pachnie. A wydawa tu dobrą wonię. I ten dobry zapach po prostu unosi się. Nie, to stale szkryte. Ciągle jakoś nie idzie mi to, nie mogę tego słuchać. Ale skusim się na to zwyknąć. Ale spróbuję przyzwyczaić się do tego słowa. Wiecie, ona jest przyjemna. Ona jest taką przyjemną, miłą. A ona z tą swoją przyjemnością przyciąguje. I ona po prostu przyciąga z tą swoją przyjemnością. Bol som u kogo si na návšteve a boli krásne rúže. Byłem u kogoś po prostu w odwiedziny i tam rosły piękne róże. A jak som išiel do ich domu. A kiedy wchodziłem do ich domu. Tak som priamo ma ťahla tá rúža, aby som. To po prostu przyciągała mnie ta róża, żebym po prostu powąchał. A ten domácy pán už bol tam v hore, vo dverách. I ten gospodarz domowy już na mnie czekał w drzwiach. A ja jeszcze stále róże poniam. A ja ciągle wąchałem te róże. Róża ma taką moc. A więc róża ma taką moc. Tym, że jest krásna. Właśnie w ten sposób, że jest piękna. A że rozwoniała. I że jakoś no, sprawia, że pachnie. Tak przyprawuje, przyciąguje. A więc przyciąga. Jest on tak krasny. Takie piękne to jest. A chcę się was opytać, mile siostry. Chciałem zadać wam pytanie, kochane siostry. Kiedy raz niekto przyjdzie k wam na návštěvu? Kiedy ktoś przyjdzie do was w odwiedziny? Z radością przyjdzie znowu. To czy z radością powróci? Ja som już bol w Polsku na návštěvách. Byłem już w Polsce w odwiedzinach. A ja wam powiem, że veľmi rád sa tam vrátim. I powiem wam, że bardzo chętnie przyjadę tam na nowo. Lebo som sa veľmi dobre cítil. Ponieważ bardzo czułem się u was. Dobrze. Jeste pohostinné, sestry. Jesteście gościnne, siostry. Máte otvorené srdce. I macie otwarte serca. A cítil som sa medzi vami požehnaný. I czułem się błogosławionym będąc wśród was. Ale wiecie,
Nie wszędzie tak to otwierają drzwi. A wiecie, nie wszędzie tak te drzwi są tak otwarte. Kazatel iszł na návštěvu do jednej rodziny. Pastor poszedł w odwiedziny do jednej rodziny. A żena si zaszomre, no toho to zaszczerci sem bez. I ta żona, kobieta, patrząc, widzi go i mówi: "No znowu diabli go tutaj niosą." A przyszedł, posadźcie się, brat kazatel. A kiedy on przyszedł, to ona mówi: "No niech brat usiądzie, bracie pastorze." A dajcie si kawę. I czy kawę mogę zaproponować? Że dam. Oczywiście. Dobrze, tak idę to przyprawić. Dobrze, więc idę przygotować. A mały chłopiec obchadzał kazatela. I ten mały chłopczyk i ich synek po prostu chodził koło tego pastora. A mówi: "Ty co się tak pozerasz? Co ma tak obzerać?" A pastor mówi: "No co ty tak na mnie patrzysz? Co widzisz na mnie?" No maminka powiedziała, że was czerti sem niesu. A ona mówi: "No mama powiedziała, że po prostu diabli was przynieśli." A gdzie się tych diabłów niechał? I gdzie zostawiłeś tych diabłów? A dziecko to myślało uprzejmie. I to dziecko tak szczerze podchodziło do tego. Myślicie, że ten kazatel tam przyszedł z radością jeszcze raz? Czyli myślicie, że ten pastor powrócił tam z radością po raz kolejny? To nie jest dobra wonia. A więc to nie jest dobry zapach. To nie jest taka wonia, która przyciąga. To nie jest ten zapach, który przyciąga. Ale to jest wonia, która odpudzuje. Ale to jest ten zapach, który odpycha. Ja si myślę, że ten kazatel odszedł zraniony. Myślę, że ten pastor poszedł wyszedł ze zranieniem w sercu. Odszedł sklamany. Odszedł taki sfrustrowany. A że kiedy pił tu kawę... A kiedy pił tę kawę... Tak samo tlaczyła na spęt. To po prostu jakby powracała mu z powrotem. Wiecie... A Pan Jezus chodził do jednej rodziny, bardzo rad a wdzięczny. Wiecie, Pan Jezus tak samo odwiedzał często i chętnie jedną pewną rodzinę. Do rodziny Lazara, Marii a Marty. Była to rodzina Łazarza, Marii i Marty. Lebo z wielką łaską go tam przyjmowali. Ponieważ oni przyjmowali go z taką wielką miłością. Oni si go tak ważyli. Oni cenili sobie go. A kiedy przyszedł? A kiedy on przychodził? Maria sadła do jego noha. Maria usiadła do jego stóp. A chciała poczuwać i żywotodarne słowo. Chciała słyszeć to słowo życia. Ale nie tylko Maria to chciała poczuć. Ale nie tylko Maria chciała usłyszeć. Ale i Marta to chciała poczuć. Ale tak samo Marta chciała usłyszeć. A przecież zaniewala, że Maria si usadła do noha Jezusa. Dlatego zezłościła się, że po prostu Maria już w tym momencie usiadła u stóp Jezusa. Lebo ja wierzę, że aj Marta tu żyła po tym poczuć słowa. Ponieważ wierzę, że tak samo i Marta zapragnęła usłyszeć słowa Bożego. A my wiemy z pisma, że Pan Jezus rad chodził do tej rodziny. I wiemy z pisma, że Pan Jezus chętnie powracał do tej rodziny. Miła sestryczka. Kochana siostro. Pan Jezus rad chodzi do twojej rodziny. Czy Pan Jezus chętnie odwiedza twoją rodzinę? A nie wżdycki w kazatelach len przyjdzie. Nie zawsze on przychodzi w mundurach pastorów. Prawnie są przyszedł sam do Polska. Zanim tutaj przyjechałem do Polski. Kto si dzwoni, otworzył. Ktoś po prostu dzwoni, ja otwieram. Ja sam jeszcze w żywocie takiego człowieka nie widziałem. W życiu takiego człowieka nie widziałem. Była to cyganka. To była cyganka. A ona była bezdomowkinia. I nie miała mieszkania, nie miała domu. Była bezdomna. A ona mi mówi: "Bardzo jestem głodna." I mówi do mnie: "Jestem bardzo głodna. Moglibyście mi nieco dać jeść? Czy mógłby pan dać mi coś do zjedzenia?" Ale taka była zadymena. Ale po prostu taki dym unosił się. Upłynie czerny sadza była jej na twarzy. A po prostu czarna sadza była na jej twarzy. A ona się kurzyła z tymi pneumatykami niegdzie w niejakom, na niejakom... I gdzieś podgrzewała po prostu z oponami. A chudera przyszła... Prekucok strawy. A biedna przyszła po kawałek chleba. A prawie ja som jedol dobrą supu. I właśnie jadłem dobrą zupę. A jeszcze som si tak myślał, dam si dwa taniere. I myślałem po prostu, no jeszcze przyłożę se. A tu przyszła ta cyganka. A w tym przychodzi ta cyganka. A już som mal po dalszą taniere. I już miałem po dokładce. Ale wdzięka Panu. Ale dzięki Panu. Widzicie, nie chyba. Widzicie, nie brakuje mi tej dokładki. A wiecie, co są widział? I wiecie, co zobaczyłem? Że w tomto żebrakowi przyszedł Pan Jezus. Że właśnie w tym żebraku przyszedł Pan Jezus. Czy będę mać z nim współczuć? Czy będę miał współczucie z nim? A
Tak som ju vychystal. Dlatego dałem, przygotowałem jej. Uwaril som jej čaj. Ugotowałem jej gorącą herbatę. Moja manželka popripravovala, čo len mohla. Moja żona po prostu przygotowała, co tylko mogła. A odišla táto cyganka. I cyganka odešla. A na drugi dzień zase prišla. Na drugi dzień znowu przychodzi. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo ta róża w tym domu. Ponieważ ta róża w tym moim domu. Ta nie tak to pozerowała. To nie w ten sposób patrzyła na nią z góry. Rozumiecie? Czy rozumiecie to? Z úsmevom. Z uśmiechem. Z pożegnaniem. Z błogosławieństwem. Ona nie preto len, że indzie już takim úsmevom nie przyjęli. I po prostu w innych domach nie przyjęli ją właśnie z takim uśmiechem. Nie wszystki Pan Jezus przyjdzie w kazatelo. Nie zawsze Pan Jezus przyjdzie w garniturach pastorów. Niekiedy Pan Jezus przyjdzie aj w takich żebrakach. Czasami Pan Jezus przychodzi po prostu w żebrakach, którzy smrdzą, którzy śmierdzą, którzy są zadymieni, zaćmudzeni, którzy są po prostu cali zadymieni. A pytają się krajec chleba. I proszą o kawałek chleba. A co im ty na ten chleb dasz? I co ty na ten chleb dasz im? To mu starczy len tak. O, po prostu wystarczy mu tylko ten kawałek. Ale kiedy przyjdzie pastor? Ale kiedy przyjdzie pastor? To mu stegnienko pieczone? O, temu po prostu, jak to się powie, no kurę ja pieczoną. Czyli kura mięsko. Pieczone. A więc kurę pieczoną? Nie będziemy wybierać miłosów. Nie bądźmy tymi, którzy wybierają osoby. Ale bądźmy tymi, którzy mamy otwarte serce. Ale bądźmy tymi, którzy mają otwarte serce dla Pana. Lebo nigdy nie wiemy, kto przyjdzie do nas. Ponieważ nigdy nie wiemy, kto zawita w nasz dom. Nigdy nie wiemy, że w tym człowieku kto przyszedł. Nigdy nie wiemy, kto przyszedł właśnie w tym człowieku do naszego domu. A tak widzimy, jako Lot widzi, że idą hostia. I kto? Lot. A widzę, jak Lot widzi, kiedy idą goście. A on im wyjdzie w ustrety. I wychodzi im naprzeciw. A mówi: wiem, że pójdziecie potrzebować nocleg. I mówi do nich: wiem, że będziecie potrzebowali noclegu. A on się uświadomił, że ta Sodoma jest tak niebezpieczna. I uświadomił sobie, że Sodoma jest bardzo niebezpiecznym miastem. A mówi: pójdźcie, pożegnani Hospodzie. I mówi: chodźcie, błogosławieni Pana. Pójdźcie do mojego domu. Chodźcie do mojego domu. A on otworzył im dom. I on otwiera dla nich swój dom. Predstiera przed nich jedlo. On po prostu zastawia stół przed nimi. A nie wie, że pohostił posłów Hospodinowych. Nie wie, że nakarmił posłów Pana. Ty nie wiesz, kiedy pohostisz posłów Hospodinowych. Nie wiesz, kiedy nakarmisz posłów od Pana. Kiedy anioli naszkiwia Twoje. Kiedy aniołowie zapukają do drzwi Twojego domu. Miele sestry. Kochane siostry. Przebudzenie, które będzie w Polsku. Przebudzenie, które nadejdzie do Polski. Potrzebuje mać takie to serca, jako mała Pryscyla. Ono potrzebuje mieć takie serca, jako właśnie Pryscyla. Która była ochotna przyjąć do swojego domu Pawła apostoła. Która bardzo chętnie przyjęła do swojego domu apostoła Pawła. Przyjmowała do swojego domu Bożych sług. I przyjęła po prostu Boży sługę za Bożym sługą do swojego domu. A kiedy było trzeba niekomu służyć, aj pre tych otworzyła. A kiedy potrzebowali, ktoś potrzebował usługi, służby, to i ona i dla nich otwarła. Potem kiedy dalej czytacie te listy, a kiedy czytamy kolejne listy, tak czytamy o tym, że w ich domu był zbór. To czytamy, że w ich domu powstał zbór. Oni mieli nie len pre jednotlivcov otworzony dom, więc, ale mieli otworzony dom aj pre zbór. Nie otworzyli swojego domu tylko dla pojedynczych osób, ale tak samo dla całej grupy ludzi, dla zboru. Pre 3,5 rokmi. Chyba 3,5 roku temu. Przyszli dwaja ludzie, którym som służył do obrócenia. Przyszli do mnie dwaj ludzie, którym prowadziłem ich do nawrócenia. A oni, kiedy się obrócili, mówią: braćanku, ale potrzebujemy, abyś się nam troszkę wenował. I oni, kiedy nawracali się, to mówili: braciżanko, ale potrzebujemy opieki, żebyś zaopiekował się nami. Mówię: dobre, w porządku, tak będziecie chodzić w środę ku mnie. Ja mówię: dobrze, a więc będziecie przychodzili w środę do mnie. A przyszli was, będziemy czekać. O 6 godzinie. I zawsze o 6 wieczorem będę na was czekał. A oni mi mówią: braćanko, takie dobre są te chwile pre nas. A oni się zawolać aj przyjaciele. Oni mówią: braćanko, takie cenne chwile są to dla nas. Czy możemy przyjść razem z przyjaciółmi?
No przywiedźcie ich. Ja mówię, no tak, no przyjdźcie. A tak przywiedli swoich przyjaciół. A więc oni przyprowadzili swoich przyjaciół. A ci odozdali swoje serca Panu Jezusowi. I ci oddali swoje serca Panu Jezusowi. No kto pomyślał na to, że dnes już 70 ludzi chodzi ku mnie? Kto by pomyślał, że właśnie wtedy zaczęło się, a teraz już 70 osób odwiedza mój dom. Teraz w niedzielę, kiedy som nie był w domu, kiedy som tu służył u was. Kiedy teraz w niedzielę, kiedy nie byłem w domu, ale usługiwałem wam. Mówi mi moja manżelka. Moja żona mówi do mnie. Tatinko, tylko ludzi tu było. Tyle ludzi tutaj było u nas. Siedzieli po schodach. Że po prostu siedli na schodach. Miejscowości były zapełnione. I wszystkie pomieszczenia były pełne. A wszystko było obsadzone. Wszystko po prostu było pełne. Nie było miejsca, gdzie stąpić. Nie było miejsca, gdzie po prostu stanąć. Chwała Bogu. Chwała Panu. Halleluja. Głód po Bożym Słowie. A więc głód Słowa Bożego. A widzicie, ja som tu. Widzicie, jestem tutaj. A skoro każdy weekend są precz. I prawie każdy weekend jestem poza domem. Ale Bóg pracuje. Ale Pan Bóg działa. To nie Szanko pracuje. To nie Szanko działa. To Duch Święty, to Duch Święty działa. A chce pracować aj w twojej rodzinie. Chce działać tak samo w twojej rodzinie. Potrzebujesz otworzyć swój dom. A więc musisz otworzyć swój dom. Potrzebujesz pochopić. Musisz zrozumieć, że ludzie tam przyjdą radzi. Że ludzie tam chętnie powrócą. Gdzie sam na nich wiesz uśmiech. Gdzie ty potrafisz po prostu uśmiechnąć się do nich. Gdzie stawać tych swoich, że gdzie swojego pochodu. Gdzie potrafisz po prostu oddawać im tę swoją wygodę. A oni radzi sa tam wracać. Chętnie przychodzą na nowo. Chcesz tak to służyć Panu? Czy chcesz w ten sposób służyć Panu? Pan cię potrzebuje. Pan Jezus potrzebuje cię. Pan Jezus potrzebował tego Samaryka. Pan Jezus potrzebował tak samo tego osła. A powiedział swoim uczennikom, chodźcie, a znajdziecie osła tam mówię za. I powiedział do swoich uczniów, idźcie i przyprowadźcie mi ośle. A kiedy budą zapytać, co z tym osłem robicie? A kiedy zapytają was, co robicie z tym osiołkiem? Tak mu im powiedzcie, Pan go potrzebuje. To powiedzcie do nich, Pan go potrzebuje. A ja som był taki osoł. I ja byłem tak samo takim osiołkiem. Związany. A Pan Jezus posłał swoich sług. Pan Jezus posłał swoich sług. Aby ma rozwiązał. Żeby rozwiązali mnie. Imię Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa. Lebo ma Pan potrzebę. Ponieważ Pan Jezus potrzebował mnie. A Ciebie Pan potrzebuje. Tak samo Ciebie Pan Jezus potrzebuje. Miała siostra. Kochana siostro. Prowadzę do Ciebie, mówię. W pierwszym rzędzie do Ciebie mówię teraz. Imię Pana Jezusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, a Ciebie potrzebuje. Pan Jezus tak samo Ciebie potrzebuje. Można, że si myślisz, co ja? Może myślisz, co mnie? Ja taka niedokonała. Ja taka niedoskonała jestem. Ja taka mało schopna. Taka mało zdolna jestem. Taka są jako powiązana. Taka prawie wyglądam jak związana. Prawie preto ma posłał Pan Jezus. Właśnie jest. Dlatego dzisiaj posłał mnie tutaj Pan Jezus. Aby som ci powiedział. Żebym powiedział do Ciebie. Że Pan Cię potrzebuje. Że Pan Jezus potrzebuje Cię. Siostra moja. Siostro moja. Priscyla. Priscylo. Pan Cię potrzebuje. Pan Jezus potrzebuje Cię. Otwórz swój dom. Otwórz swój dom. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Bądź przyprawiona służyć. Bądź gotowa służyć innym. Którzy potrzebują Pana Jezusa. Tym, którzy potrzebują Jezusa.